Hej, z tej strony Mateusza ze Skaną o rowerach, podróżach rowerowych i nie tylko. W zeszłym tygodniu puszczałem taki materiał o Serbii i jakby w moich przygodach w tym kraju. Dzisiaj jakby część dalsza tego Eurotripa. Dzisiaj zjeżdżamy do Grecji. Ja tutaj oczywiście pominąłem Czarnogórę i Albanię z tego względu, że oczywiście byłem w tych krajach, ale pominąłem je z tego względu, że po prostu w zeszłym roku też już w nich byłem. I tam zrobię może taką już na koniec tego roadtripa taką szybką aktualizację, bo tam mam pewne jakieś tam nowe przemyślenia. No ale jakby no teraz na razie to pozwolę sobie na chwilę to pominąć. Także lecimy dalej. Więc zacznijmy od cen w Grecji. Powiem wam tak. No te ceny jakby nie są takie miażdżące, jak powiedzmy, czy we Włoszech, czy tam w Niemczech, czy w Austrii. No jest o wiele, wiele lepiej. Aczkolwiek to też nie są takie, wiecie, ceny jak w Albanii, bo to jest, wiadomo, to jest jakby poziom nie do pobicia już, nie? No, ale generalnie nie ma tragedii, nie tak dla przykładu. Proszę bardzo, tak jak już wcześniej wspominałem, autostrady we Włoszech wyniosły mnie 200 euro. Tak tutaj no zapłaciłem 80. Tam jest taka właśnie ciekawa sprawa, bo po pierwsze tam jest sporo bramek na autostradach i też są jakby bramki, albo są bramki na zjazdach, albo bramki po prostu na trasie, nie? I ich jest nawet całkiem sporo, bo właśnie we Włoszech to są tylko przy tych głównych miastach, tam powiedzmy i tylko na zjazdach, nie? I tam jest taka sytuacja, że we Włoszech i tak wiecie, jedziecie i tam nagle jest bramka i wam przywalą 5 euro na raz, nie? I to naprawdę boli strasznie, tak? A w Grecji przez to, że tych bramek jest dużo więcej, tak powiedzmy, nie wiem, co 60 km, no to jakby te opłaty są znacznie niższe, no bo po prostu jest mniej kilometrów, tak? I tam wiecie, tam są takie opłaty w stylu, nie wiem, 3 euro, 2 euro. I tak turysta przyjeżdża, mówi, kurde, nie no, tanio w tej Grecji, nie no, spoko. Tak samo nawet jak taki Grek miałby jechać taką autostradą, to myślę, że by się trochę zdenerwował, jakby przyszło mu zapłacić na raz 50 euro. No wiadomo, no, nawet załóżmy, że 30 euro, tak? Jakiś tam dłuższy odcinek. Powiedzmy, tej samej długości odcinek we Włoszech by kosztował 50, tak tu 30, ale on na przykład zapłaci 8 razy, nie? A nie raz. Więc jak on zapłaci te 8 razy po te 3 euro, czy tam po 3,50, no to wtedy jakby tak to nie boli, nie? I on, człowiek jest w stanie zapomnieć, że tam ileś kilometrów, ileś godzin, ileś kilometrów wcześniej też zapłacił te 3 euro i już w końcu nie wie, czy zapłacił 3 euro, czy 6 euro, czy 9, to już tak z człowiekiem się miesza. No ja oczywiście wiem, ile zapłaciłem, no bo ja po prostu zbierałem te bileciki z autostrad i na koniec podliczyłem to wszystko i właśnie wyszło mi te 80 euro. No co, wiecie, no to nie jest tanio oczywiście, no ale też nie jest jakoś tam ekstremalnie drogo. A i teraz słuchajcie, taka ciekawostka. Tak jak już wcześniej mówiłem, że w Albanii najczęściej spotykanym samochodem jest Mercedes albo W203, albo W211. Powiedzmy w takiej Czarnogórze najczęściej spotykanym samochodem przed to był Golf 3. Uwaga, najczęściej spotykanymi autami to są pick-upy po prostu, nie? I ktoś może powiedzieć, kurde, co to, Ameryka jakaś czy co? Czy Amerykanie te pick-upy przywieźli? Nie. Słuchajcie, to jakby bierze się stąd, że po prostu tam opłaty na autostradach są o wiele niższe dla właśnie aut, takich pick-upów, niż dla takich busów, nie? Bo to jest jakby kwestia jakby wysokości nadwozia nad przednią osią, nie? I na przykład taki bus będzie miał, znaczy taki pick-up, raczej będzie, spodziewam się, że będzie miał poniżej 1,30 m, bo tam właśnie jest ta granica 1,30 m. I wtedy jakby, jak macie, bo to wiecie, to jest taki normalny, niby normalne auto, no, normalnego osobowego samochodu, przód, a tu jest taki załadunkowy. I automatycznie jest o wiele tańsza opłata za autostradę. Bo u nas w Polsce to raczej busy są, królują na polskich, na szosach. No to wtedy byłoby o wiele drożej, nie? No i jakby ta tabliczka, co wam teraz pokazuję, to jest akurat z Włoch, ale to naprawdę, to wygląda dokładnie tak samo, nie? Że właśnie jest taki samochodzik, i jest narysowane, że taka pionowa kreska nad przednią osią i tam, że 1,30 m i tak dalej, nie? I powiem tam tak, że tam jeszcze jest o tyle fajnie z tymi cenami, że po prostu jak jeździć poza sezonem, się zaczyna od początku kwietnia, o. Czyli jakby koniec, jakby poza sezonem, ten okres poza sezonem, ta zima powiedzmy kończy się do końca marca.
no to wtedy macie znacznie niższe opłaty za te wszystkie atrakcje, nie? A we Włoszech, sorry, Gregory, nie? Płaci i koniec, nie? Także nie ma, tam nie ma, że boli, po prostu trzeba płacić już, ale też wiadomo, że w Włoszech jest o wiele więcej turystów. No. No i chcielibyście naprawdę zobaczyć sobie taką atrakcję gdzieś tam we Włoszech, nie wiem, czy to jakieś koloseum, czy to jakiś tam amfiteatr, nie wiem, czy jakiś Partenon, no cokolwiek, naprawdę cokolwiek, no to musicie położyć 20 euro, tak, na stół. A tutaj, i to niezależnie czy w zimę, czy lato, znaczy ja nie wiem jakie są ceny w lato, może są jeszcze wyższe, ale no, byłem w zimę, no to wiem, tak to wygląda we Włoszech. A w Grecji, jak jesteście poza sezonem, no to jest, wiecie, 3 euro, 5 euro, no to jest kolosalna różnica w cenie, nie? Także tutaj zdecydowanie na plus. Dlatego jakby no, z czystym sumieniem mogę dać ocenę 2. No nie dam oceny 3 ani 4, no bo wiecie, bo to jednak nie ten poziom, co w Albanii. No to jest takie ceny, takie no właśnie mniej więcej jak na Węgrzech, czy tam powiedzmy w Słowacji. No tak, no, nie zabiją was te ceny, o, na tej zasadzie, nie? Także to jest w miarę, jest okej, okay, tak? To jest oczywiście pogoda. I powiem tak, na południu, bo też Grecja jest duża, nie? I tam są jeszcze te wyspy i tak dalej, no ja na wyspach nie byłem, ale generalnie na południu Grecji, to jest tak jak na południu Włoch, nie? Macie gwarancję pogody, po prostu jedziecie w ciemno, nawet jeżeli któregoś dnia będą chmury, nie wiem, to i tak później tak kolejnych 5-6 dni będzie słońce świeciło, nie? Więc ja nie wiem, jest nie wyobrażam, żeby tam codziennie, tak jak u nas w lato jedziecie nad Polskie Morze i macie cały tydzień deszcz, nie? I cały tydzień barwa pogoda. Nie, tam nie ma takiej w ogóle możliwości. Tam po prostu wali słońcem i tyle, nie? Tam nie ma, że boli. A i też oczywiście tam jakby przez to, że jest o wiele lepsza pogoda, to też tam są jakby inny zupełnie okres wegetacji i też są jakby inne już rośliny niż u nas, nie? I tam jest, wiadomo, bardzo dużo pomarańczy. Oczywiście we Włoszech też są pomarańcze, wiadomo, ale powiem wam szczerze, że taką ciekawostkę też jakby trochę nawiążę do tych autostrad na chwilę. Powiem wam, że naprawdę ja tam jakby po pierwsze trochę też unikamy autostrad celowo. A też czasami było tak, że jakby ja zajrzałem od strony Albanii i tam przez kawałek w ogóle nie było autostrady, ale nawet się jakoś tam się bardzo nie przejmowałem, bo powiem szczerze, że ja nawet lubię tak zjechać z tej głównej drogi i gdzieś tam jakimiś mniejszymi miejscowościami polecieć. I powiem szczerze, że tutaj naprawdę bardzo się cieszę, bo stał przy drodze taki rolnik z pomarańczami, nie? Powiem szczerze, że to był taki kurde worek pomarańczy i ja naprawdę zapłaciłem za niego kilka euro. A to były najlepsze pomarańcze, jakie rzuciłem, naprawdę najlepsze. I ja po prostu codziennie na śniadanie zjadałem dwie, na kolację zjadałem dwie, tam jeszcze w czasie jazdy jadłem ileś tam, nie? Także naprawdę, to były niesamowite te pomarańcze, ja tylko żałuję, że nie kupiłem więcej. No, za taką cenę nie ma opcji, że w Polsce takiego pomarańcze kupicie. Ja tyle pomarańczy zjadłem w życiu, pewnie więcej niż sam ważę i nigdy czegoś takiego po prostu nie jadłem, a tam naprawdę, pierwszy lepszy rolnik i jest cacy, nie? Dlatego też z czystym sumieniem mogę dać ocenę 4 za pogodę i to jest oczywiście najwyższa ocena. No, to jest, wiecie, no tak jak we Włoszech, w Albanii czy w Czarnogórze, tak? Tutaj jakby nie ma lipy, nie? Kolejna sprawa. Tutaj za atrakcje naprawdę jest, powiem tak, jest szeroko, nie? Naprawdę jest co zobaczyć, tak? To takie, wiecie, miejsca historyczne. Byłem na przykład, nie wiem, w Koryncie, gdzie mieszkał Święty Paweł. Też byłem na takim wzgórzu w Atenach obok Akropolu, gdzie też właśnie Święty Paweł wygłaszał takie słynne kazanie, które też jest w Dziejach Apostolskich. Ale generalnie naprawdę, tam jest mnóstwo, po prostu mnóstwo jakichś takich, czy to takich zabytków ze starożytności, czy to takich bardziej technicznych rzeczy, czy to tych pozostałości po Bizancjum, to też nie to, że tam wiecie, trzy kamienie ten na sobie, nie? Tylko naprawdę takie świątynie, tam nie wiem, z VI czy tam z V wieku naszej ery i naprawdę są w bardzo dobrym stanie. No, też byłem w takim kościółku. Też taka ciekawostka, właśnie byłem na tym kanale koryńskim i tam też dosłownie, bo nie każdy wie, no bo ogólnie ten jakby kanał jest taki dosyć znany, tak? Bo on jest taki, wiecie, wykuty w skalę,
Tam jest ultra wysoko, ja nie wiem ile tam jest, 10 metrów czy 100, ile jest set metrów, nie wiem, ale tam jest naprawdę mega wysoko. Powiem szczerze, że ja jakoś tam nie mam jakiegoś ogromnego lęku wysokości, ale naprawdę jak tam stałem na środku tego mostu, to po prostu czułem respekt. Naprawdę trochę się bałem, nie? Naprawdę trzymałem się, zaczepiłem sobie gimbala o taki, tym sznurkiem o nadgarstek, żeby mi, broń Boże, nie spadł. I drugą ręką trzymałem się barierki, bo naprawdę to było tak wysoko, że naprawdę czułem taki wręcz niepokój, nie? Ale no, ale ciekawostka, uwaga, teraz, dobra, to jest ten jakby współczesny kanał koreański, ale jest też starożytny kanał koreański i on jest jakby tuż obok tego współczesnego, tylko on był, wiecie, on był tak trochę robiony z taką techniką jak nasz kanał augustowski, nie, że była jakaś tam, powiedzmy, droga, jakaś pochylnia na ziemi i te statki jakby wciągało się po tej pochyli na górę. Oczywiście to nie były takie statki wielkości dzisiejszych lotniskowców amerykańskich, tylko o wiele mniejsze, nie? Ale mimo wszystko też naprawdę tam na pewno ktoś musiał się namęczyć, żeby taki statek przyciągnąć. I faktycznie to działało, tak? Tylko to już pewnie raczej w starożytności, nie? A naprawdę no, robi to wrażenie i to też jakby jest dostępne za darmo po prostu, że możecie tam sobie wejść. A jakbyście byli nawet hardkorowcami, to nawet możecie tam wjechać po tym samochodem, ale to lepiej tego nie róbcie, bo już nie ma co, bo może, nie wiem, uwielbiają jakieś tam spektakle, teatry i tam też jest bardzo dużo, bo przez to, że jakby Grecja jest, tam sporo jest tych gór, tam jakby jest sporo tych amfiteatrów na takich wzgórzach i one do dzisiaj działają, oczywiście no nie takie starożytne, aczkolwiek są też, jest na pewno, jest taki właśnie teatr jeszcze, który działa od starożytności, nie? Który jakby jeszcze, tam ludzie przychodzą na jakieś spektakle i to działa. Także to jest taka też kolejna ciekawostka właśnie, że to jest tak stare rzeczy, a mimo wszystko po dziś dzień używane, nie? Powiem tak, też taka fajna sprawa jeszcze a propos zjeżdżania z tych głównych tras. Powiem szczerze, że naprawdę warto, nawet w górach, bo wiecie, wy jakby jesteście z Polski, tak? I nawet powiedzmy byliście gdzieś tam, czy to w Tatrach, czy tam, nie wiem, w Sudetach, czy w Karkonoszach, to macie pewnie takie wyobrażenie, że ta trasa w górach, to musi być kręta, wąska i takie tam rzeczy, nie? Ale w Grecji tak nie ma, nie? Ja już oczywiście zapomnijmy na chwilę o autostradach. Weźmy sobie na lupę, pod lupę te główne, te drogi, powiedzmy krajowe, czy tam, nie wiem, takie nazwijmy to wojewódzkie, jak u nas się to nazywa, takie mniejsze, czy tam ponadpowiatowe. I też te drogi są mega szerokie i nawet w górach, nie? Jest jakby jest jeden pas jedną, drugi pas z drugą strony, jeszcze jest asfaltowe pobocze. I naprawdę te pasy są, i te drogi są naprawdę mega szerokie, nie są jakieś tam chamskie podjazdy, no trochę jest tych zakrętów, wiadomo. I jeszcze oprócz tego to są te wszystkie bandy, te energochłonne, żeby nie wylecieć przez do przepaści. Także no, jest naprawdę mega fajnie, mega bezpiecznie. Powiem szczerze, że tam właśnie ogólnie coś takiego jest, że na przykład w innych krajach, na przykład nie wiem, w Chorwacji, czy powiedzmy, czy w Albanii nawet, czy w tej części górzystej, czy tam powiedzmy w Czarnogórze, to jest coś takiego, że wiecie, jest morze i później metr dalej od brzegu już jest klif, nie? I gdzieś tam na górze ci ludzie mieszkają i te drogi też są jakby nad te klifach, nad przepaściami i tak dalej. Oczywiście są też takie miejsca z plażami, wiadomo, ale to jest to takie, jakby to nie jest tak, że to jest wszędzie. A w Grecji właśnie dużo jest tak, te góry są oddalone od tych brzegów. I wiecie, jakby jesteście, gdybyście byli na przykład takimi, nie wiem, niedoświadczonymi kierowcami, to i załóżmy, pojechalibyście do Grecji i chcieli włożyć auto, nie? To nawet naprawdę śmiało, bo jakby tam nie ma tego problemu, bo te góry są dużo dalej, ileś tam kilometrów od brzegu, więc jest taki spory, szeroki pas taki w miarę płaskiego terenu, więc można spokojnie, bezpiecznie jeździć, nawet na rowerze, nie? Także jakby te podjazdy was jakby nie zniszczą, nie? Fizycznie i psychicznie. Także to też jest taki fajny bajer, no. No i po prostu, wiecie, tam jest dużo gór, dużo wody, dużo wszystkiego. Też tam jakby jechałem obok, przyjeżdżałem obok góry Olimp. No, robi wrażenie. I to jest jakby coś takiego, że ją nawet widać z autostrady też, nie? Bo ona tam, nie wiem, no właśnie taka sytuacja, że jest brzeg morza,
jestem ten pas takich nizin, powiedzmy, i tam w tym pasie jest autostrada. No i tam właśnie kawałek dalej się zeszło do góry. I właśnie jest ta góra Olimpia, jest jakoś tuż zaraz przy, powiedzmy, przy autostradzie i ją widać, i naprawdę robi dosyć. No takie robi, wiecie, robi po prostu wrażenie, tak? Ta sama bajera jakby jest z Termopilami, też tamtędy przyjeżdżam i to też, wiecie, to nie wygląda tak jak na tym filmie 300, że jest taka grota i tam się 5 osób mieści na tym przysmyku, tylko tam no jest, nie wiem, ze 3-4-5 kilometrów może, tak? Ale mimo wszystko dla takiej armii, przypuszczam, jak ci Persowie szli, to na pewno było to jakieś tam przewężenie, tak? Także no tutaj daję 4, może to nie jest aż tak mocne 4 jak tu we Włoszech, no bo wiecie, no Włochy były po prostu niesamowite, jeśli chodzi o atrakcje, ale mimo wszystko daję ocenę 4, bo naprawdę warto zobaczyć te miejsca. Weźmy pod uwagę ludzi, jacy tam mieszkają, Greków. Po pierwsze, oni są mili dla turystów, tak? No tak samo, czy to nie wiem, czy to w Czarnogórze, czy to w Albanii, też są ludzie bardzo mili. Tutaj też. No bo we Włoszech, wiecie, może oni nawet są i sympatyczni dla siebie, bo to, ja miałem taką sytuację we Włoszech, że on tam facet jakby nie chciał mnie tak obsłużyć tak do końca, bo powiedział, że no tutaj jest sama obsługa, tu proszę zapłacić i nara, nie? A jednocześnie tam, nie wiem, 2 minuty czy tam 3 minuty później ten sam koleś, widzę, że przychodzą jacyś Włosi i on, tak, ja tu wszystko podam, tego elegancko, nie ma problemu, nie? Także tu w Grecji jakby nie ma czegoś takiego, nie ma, że nie ma rozgraniczeń dla turystów i nie ma rozgraniczeń dla tubylców. Tam są naprawdę, są bardzo mili ci ludzie. O, druga sprawa, powiem wam taką rzecz, że takie ławeczki, nie? U nas jakby to się przyjęło, może teraz już trochę to znika, ten jakby zwyczaj, ale jakbyście pojechali do takiej małej miejscowości, to zwróćcie uwagę, że tam bardzo dużo jest takich ławeczek przy drogach, nie? I tam, powiedzmy, po kolei naszych dziadków spędzało popołudnie tam, nie wiem, w niedzielę, tak? Na jakichś tam plotach, gadkach, szmatkach. Tam są ludzie siedzieli i gadali i tak właśnie. Często jak obcokrajowcy właśnie opisują Polskę, to mówią, że na przykład, nie wiem, dajmy na to w Anglii, są kamery wszędzie, a u nas te babcie siedzą, czy to w oknach, czy to na tych ławeczkach. No kiedyś to właśnie z pokolenia moich dziadków to siedzieli na ławeczkach, tak już przy ulicy, przed płotem. Już pokolenie moich rodziców to bardziej się siedziało w oknach. I w Grecji jest podobnie, tylko te ławeczki, wiecie, nie są na, powiedzmy, na, nie wiem, nie są skierowane na ulicę, tylko są skierowane po prostu na morze, nie? I tam się po prostu ludzie często przesiadują, powiedzmy, pod płotem gdzieś tam i się patrzą po prostu w morze, nie? Siedzą i się patrzą, nie? Jeżeli możecie się wybrać do takiej restauracji greckiej w Polsce, to naprawdę polecam, bo tam zwrócił uwagę, że tam bardzo dużo jest potraw grillowanych i często jest właśnie w lato, jak powiedzmy pogoda dopisuje, no to oni rozpalają te grille i tam robią coś na zewnątrz, nie? U nas, w tych, powiedzmy, w greckich restauracjach w Polsce. A tam w Grecji, oczywiście obowiązkowo w każdej restauracji po prostu pali się grill, to nie ma bata, musi się palić. Teraz tak, w każdym domku praktycznie są grille, takie murowane wtedy. I jakby chodzi o to, że jakby no, oni po prostu przygotowują te jedzenie. Tak jak my, nie wiem, mamy u nas te patelnie, tak, i smażymy te schabowe, tak oni po prostu, nie wiem, robią na przykład taki niedzielny obiad właśnie na jakieś tam, takie te ich szaszłyki czy coś innego, właśnie na tym grillu. I to jest jakby taki u nich bardzo ważny, taki sprzęt kuchenny, nazwijmy to, tak, jak u nas, powiedzmy, zaraz płyta indukcyjna, tak u nich ten grill. I on właśnie, w każdym domu jest taki grill i naprawdę jak będziecie szli sobie ulicą, na jakiejś tam prowincji, gdzie są po prostu domki, to ja jestem przekonany, że zobaczycie te grille, jestem przekonany, że i nawet nikogo przy tym, nikt przy tym grillu nie będzie stał, tylko po prostu ten grill będzie się palił, tam będą jakieś tam jedzenie się tam robiło, czy tam kiełbaski, czy jakieś mięso, wszystko jedno. I tam mówię, nie to, że ktoś tam przy nim stoi i to jest jakaś impreza, tylko po prostu on sobie robi obiad, nie? No właśnie na tym grillu. To jest taka ciekawostka. A teraz tak, no to może ktoś może powiedzieć, no dobra, a co w mieście? No to powiem tak, w mieście to jest taka sytuacja, że w mieście pali się grille albo na tarasach, albo na balkonach, nie? I powiem szczerze, że ja pamiętam kiedyś moja matka zaprosiła takich, powiedzmy, z młodości takich znajomych. No i tam, wiecie, chciała ich ugościć i mówi, dobra, zrobię grilla, tak? I no tam nakupowała tych wszystkich mięs i się przygotowała, no i przyszedł jakby ten dzień, przyjechali ci ludzie, no i okazało się, że leje deszcz i w ogóle, no sorry, Gregory, tak, grilla już nie będzie, nie? No to wtedy moja matka jakby poszła wabank i zrobiła grilla na balkonie i wam powiem, to była awantura na pół bloku po prostu. Jak śmie
robi coś takiego. A tam w Grecji nie ma najmniejszego z tym problemu. Naprawdę ludzie, bo to też jest taka, wiecie, część tej kultury, i oni po prostu robią te grille na tych tarasach, robią te grille na tych balkonach. I ja też właśnie miałem takie, taki apartamencik w Atenach z tarasem. I tam dwa domy dalej było tak któregoś dnia wieczorem, naprawdę czuć było po prostu, czuć te grille, tak? Ktoś tam sobie po prostu odpalił, akurat tam była jakaś tam impreza, ale no nieważne. No po prostu ludzie siedzą też, spędzają tak czas. Śmiało mogę dać im, wystawić ocenę 3. No to już jest tak nawet, będzie już dosyć wysoko. Dobra, teraz tak, czystość, no co, no powiem szczerze, no tam jest, wiadomo, tam jest czysto, jakby tutaj nie będę się na tym rozwodził. No to oczywiście to nie jest ta Czarnogóra, gdzie jakby trawa jest wystrzyżona przy użyciu sufmiarki, ale mimo wszystko jest bardzo zadbane, bardzo czysto, bardzo fajnie, no tak jak wiecie, tak jak w Chorwacji, nie? No a w Chorwacji też jest spoko, także tutaj śmiało ocenę 3 wystawiam i jakby już nie ma co tam się na tym dalej filozofować, nie? Dobra, i teraz ostatnia sprawa, to jest wolności i już wam mówię. Pierwsza rzecz, nie? Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, że tam można jeździć na motocyklu bez kasku, tak? I naprawdę ja bym przekonany, że takie rzeczy to są albo w Stanach możliwe, albo gdzieś tam, wiecie, w Ameryce Łacińskiej czy tam Południowej, czy w jakichś krajach trzeciego świata, albo nie wiem, albo powiedzmy poza Unią, gdzieś tam w Albanii, bo no naprawdę, ja bym przekonany, że to jest właśnie kraje trzeciego świata i plus Ameryka, nie? I koniec. A tam w Grecji w ogóle tak, po pierwsze jest mnóstwo właśnie motocykli, mnóstwo skuterów, nawet tam, słuchajcie, nawet ja tam policję widziałem na skuterze, tak? To w ogóle było śmieszne, bo no w Polsce, dobra, wywlekają te motocykle, ale to są takie duże motocykle, takie, wiecie, po 1000 cm3 pojemności i ta policja jeździ czasami, tak, w lato, ale tam nie, tam w ogóle na skuterkach, taki, wiecie, 125 se śmigają, może i 50, nie wiem, na nie zaglądałem, co tam jest w środku, ale to na właśnie takich śmiesznych małych skuterkach właśnie jeździ ta policja. No i jeździ bez kasku. I teraz tak, jeżdżą na te bez kasku, jeżdżą kobiety, znaczy ogólnie na tych skuterkach jeżdżą kobiety. W Polsce ja wiem, że oczywiście ja wiem, że panie też mają prawo jazdy na motocykle, też jeżdżą, ale ich jest ich może nie wiem, może 10%, tak? A 90% to są jednak faceci, a tam to jest, jeżdżą te kobiety tak powiedzmy 60-40%, nie? Może nawet więcej jeszcze, nie? I tak, jeżdżą jakieś starsze panie, młode dziewczyny, nie wiem, faceci z siwą brodą, faceci z brzuszkiem, budowlańcy, nie wiem, dostawcy pizzy i to też taka ciekawostka, bo ten jedzie tym motorem, trzyma jedną ręką, trzyma tą torbę z tą pizzą, a drugą trzyma kierownicę, nie, i jedzie. Może o to chodzi, że po prostu u nas się jeździ w tych kaskach, bo może jest zimno, tak, i dlatego ludzie jeżdżą w kaskach, a tam jest po prostu ciepły kraj, no to nie trzeba, nie, nie wiem, może o to chodzi. Naprawdę nie wiem. Tam jest zdecydowanie mniej turystów niż takich Włoszech. No, oczywiście może, mówię, może latem byłby więcej, ale też we Włoszech na pewno latem też jest dużo więcej. Powiem, mówię wam, we Włoszech to po prostu ja mam takie wrażenie, że turyści to zadepczą tych Włochów, tak? Dlatego może oni trochę się jakby denerwują na tych turystów, a tutaj jest znacznie mniej turystów właśnie w tej Grecji. No zobaczcie, taki przykład. W Rzymie trzeba było 2 dni wcześniej przez internet rezerwować miejsce w Koloseum, tak? 2 dni wcześniej i musicie być na konkretną godzinę, bo jak się spóźni, no to w ogóle nara, nie? Do widzenia. A w Grecji idziecie w Atenę, nie? Najważniejszy zabytek Aten, czyli Akropol, i tam wchodzicie, ja oczywiście mówię teraz poza sezonem, tak? Bo ale we Włoszech też bym poza sezonem i tak samo było, że musiałem 2 dni wcześniej rezerwować bilet. Tak tutaj wchodzicie na Akropol, ja stałem dosłownie, byłem trzeci w kolejce, dosłownie. I tam jacyś tam ludzie weszli, skasowali, tam taka była pani, skasowała bilety, dobra, dziękuję, do widzenia, tak, i se weszli ci ludzie. I ja tam czekałem może, nie wiem, dosłownie 2 minuty w kolejce, nie? A w tym, a we Włoszech już pomijając to, że wiecie, musicie to zarezerwować, tak dalej, to później jak jeszcze wchodzicie na te Koloseum, czy wchodzicie nawet do tej Bazyliki Świętego Piotra, czy gdziekolwiek indziej wchodzicie, to was tak trzepią jakieś rentgeny, nie wiem, ze 3 razy, ola Boga Świętego, jakieś psy, ten gończe,
No naprawdę, wszystko po prostu, a tutaj dobra, chodźcie, nie, tam w ogóle nie ma najmniejszego problemu, także to naprawdę zdecydowanie na plus. Jak jedziecie autostradą, są też takie, takie małe parkingi, ale wiecie, bo wy myślicie, że tak jak u nas, taki wielki parking, tam stoi 100 tirów, nie. Tam jest dużo takich parkingów na autostradach, że na przykład, nie wiem, mieści się 3 auto osobowe i koniec, nie. Tu u nas czegoś takiego nie ma, no chyba, że na tej słynnej A4, nie, tam zdaje się od Wrocławia do tego, do Legnicy, nie. Ale generalnie tam dużo z takich właśnie postojów i to jest raz. Później są bardzo dużo z takich postojów z kiblami i to też znowu, tam jak się zajeżdża, to tam stanie może z 10 samochodów osobowych, czy tam 2 ciężarowe i koniec. I są te kible i one są o wiele częściej niż u nas. U nas są właśnie dużo rzadziej, ale są takie wielkie, nie, te wszystkie mopy. I teraz tak, ale to jest jeszcze nic, bo tam, no dobra, spoko, no to powiedzmy, że u nas jest trochę mniej, ale są większe, tak? Ale ciekawe jest to, że tam na tych wszystkich mopach macie jakby darmową wodę zdatną do picia, nie? No bo u nas to oczywiście jest woda, żeby umyć ręce, fajnie, cieszę się, ale raczej nie wypijecie, nie? A tam jest taka, wiecie, specjalna woda, tam przywieziona i naprawdę może się zatrzymać w każdej chwili i się napić, naczerpnąć sobie jakieś tam butelki i jechać dalej. No w sumie we Włoszech, w Rzymie też to widziałem, bo bardzo dużo takich kranów takich miejskich z taką wodą zdatną do picia. No tak, tutaj jest to samo i to jest naprawdę bardzo fajne, pewnie, no na pewno dla takich, powiedzmy, rodzin z dziećmi, które jedzie, to też jest na pewno jakaś tam korzyść, że jest dużo tych toalet i dużo tego wszystkiego, może się zatrzymać, także to jest fajne, na plus, jak najbardziej. Tam jest dużo tych, wiecie, hodowców, tych kóz, czy tam owiec i oni też tam, niego się nie przyjmują, pędzą drogami te zwierzęta i w ogóle nie ma żadnego problemu. U nas... No, powiem tak, może u nas takich wioskach zabitymi dechami, chociaż też raczej nie, może w latach 90. to jeszcze się prowadzało, czy tam jeszcze nawet wcześniej ojciec mi opowiadał, że kiedyś to się prowadzało właśnie takimi drogami te zwierzęta, a teraz to po prostu raczej rolnicy to jakoś tam na pole wyprowadzają już jakby do tyłu za gospodarstwo i koniec, nie? A tam nie ma w ogóle problemu, tam pędzą tymi ulicami, oczywiście to może nie autostradami, ale takimi, czy nawet takimi drogami, nawet bym powiedział wojewódzkimi czasami. Może nie nagrałem wszystkiego, ale widziałem to takich właśnie drogach gdzieś tam na przełęczach, no także wiecie, tam nikt się nie, nie przyjmuje, jakby nikt się nie czepia. Teraz tak, język grecki, powiem szczerze, że w tych wszystkich krajach słowiańskich, to Serbia, nie wiem, Czarnogóra, Chorwacja, tam jest na wiarę spoko, czy nawet w Albanii też jakby ludzie gadają w różnych językach. Tak tu w Grecji oczywiście no są ludzie, którzy mówią po tym angielsku, bo jednak tam jest sporo turystów, ale jest też dużo osób, które nie rozmawia w innych języku. I powiem szczerze, ja gadam z takim kolesiem, właśnie, który gadał tylko po grecku, to po prostu była masakra, naprawdę, Boże, to było... Ja myślałem, że się z nim dogadam, a wiecie co, o co chodziło? Stał chłop, jakiś pracownik, taki starszy facet, ja nie wiem, tak po 50, no starszy ode mnie w sensie. I on tam pracował, był pracownikiem takiego warsztatu samochodowego, który robi jakiś car audio, nie? No to dobra. I chciałem się go zapytać, chciałem mu pokazać auto, czy dobrze stanąłem, czy wiecie, czy nie będę, czy to nie ma jakichś zakazów, no bo ja nie widziałem żadnej tablicki z zakazem, ale już mi chciałem się upewnić, wiecie, żeby nie było lipy, żeby miał jakieś później nieprzyjemności z jakimiś mandatami, czy tak dalej, nie? I mu pokazuje, że mówię, że ten pojazd, nie? No dobra, no to okej, mówię, myślę, że nie zrozumie, tak? Że jak chcę powiedzieć, że samochód, nie? No to powiem po nazwie marki, nie? Na przykład to mówię, nie wiem, czy to mówię Kia, nie? Bo tam jechałem Kiją, ale tak samo byście powiedzieli, nie wiem, Ford, czy tam BMW, czy tam, nie wiem, Fiat, cokolwiek. I mu pokazuję mu ręką, tutaj proszę bardzo, stoi ta Kia i pytam się go, czy good, czy okej, nie? Nic, w ogóle nic, koleś kompletnie nic nie zrozumiał, nie wiem, czy on nie zrozumiał, że chodzi mi o samochód, czy o co, nie wiem. Nie wiem, totalnie w ogóle, już w końcu machnąłem ręką i poszedłem, bo to było naprawdę hardcore jakiś. Także tam naprawdę, może właśnie stąd się wziął takie u nas to powiedzenie, że nie udawaj Greka, nie? Czyli, że nie udawaj kogoś, to nic nie rozumie. No i wam powiem naprawdę, totalnie w ogóle tak ciężko się z nim dogadać po prostu. I teraz tak, dalej, oj, mają tu właśnie te śmieszne literki, to też nic z tego nie zrozumiecie. No dużo bardzo jest, żeby jest w tym języku napisane i pod spodem jest w języku angielskim, no tymi literami łacińskimi, no to wtedy jest dużo łatwiej, nie? Ale naprawdę mimo wszystko bardzo dużo jest takich miejsc, że
no, że nie ma jakby tych podpowiedzi, tych angielskich i sorry, i radzę sobie. Ja tam się jakby nie czułem, żeby jakoś tam policjant czyhał jakby na mnie za rogiem, na moje jakieś potknięcie. I jakby też jeździłem po tych Atenach rowerem i powiem szczerze, że tam nie ma grama ścieżki rowerowej. No może gdzieś tam jest, ale ja nie widziałem. Normalnie jechałem sobie ulicą, taka wiecie, ulica dwujezdniowa, dwupasmowa, dwa pasy jakby w obu kierunkach. I bardzo często jest tak, że na tym prawym pasie stoją jakieś samochody. No i się jedzie i naprawdę nikt na was nie trąbi, że mieście śmiało czelność wjechać na ulicę, nie? Bo w Warszawie to was zaraz trąbią o Ela Boga Świętego, że mieście czelność, że jak śmiesz komuś przeszkodzić, że on będzie musiał zjąć nogę z gazu i wcisnąć hamulec, nie daj Boże, nie? Nie, tam w ogóle nie ma takiego problemu, jakby nikt się tym nie przyjmuje, bo jakby ja jechałem, jakby ten mój nosek był na takim, powiedzmy, wzniesieniu i ja tam kierowałem się do portu, nie? I tam, no i ogólnie cały czas się jechało z górki i naprawdę jechałem z 10 km z górki, tak naprawdę. Tylko oczywiście to nie była taka chamska góra, tylko no taki wiecie, taki leciutki spadek, nie? No ale akurat tak się złożyło, że właśnie w tym porcie akurat było jakby stacja metra i to właśnie żona powiedziała, żeby... No dobra, no tutaj siedliśmy w te metro, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. To mówię, no to teraz będzie skakanie przez bramkę, ale nie. Podchodzicie do kasownika. I on wam pokazuje, że no fajnie, dobra, macie skasowany bilet, idźcie. I jakby nie ma takiej bramki, że on coś się otwiera, nie, ona jest jakby cały czas otwarta, nie? I to jest takie, wiecie, no może powiedzieć, no to jak masz rower, to po co jechać metrem, nie? To zasuwaj samemu, tak? Pedał i tam, wiecie, pod górę. Są na przykład ludzie, są matki z dzieckiem, tak? Są ludzie na wózkach inwalidzkich, są ludzie z torbami podróżnymi. Naprawdę, jakby całe zło tego świata to nie są tylko rowerzyści, tak? Tylko naprawdę też są tacy ludzie, którym ciężko jest przeskoczyć przez bramkę, tak? No i ktoś może powiedzieć, no ale są ten, ale są w Warszawie, są te windy, no. No wiecie, no może i są, ale to jest jedna winda, tak? A turystów jest tysiąca, nie? Czy tam ludzi jest tysiąca, tak? Na godzinę powiedzmy, nie? No i ta wina nie obsłuży wszystkich i to trzeba by czekać i stać, nie wiem, a tam nie ma, po prostu wchodzicie, zjeżdżacie sobie schodami, pyk, jest sobie takie przejście, w ogóle nie ma najmniejszego problemu i cześć, nie? Także wiecie, no sorry. No, także ja tutaj jakby z czystym sumieniem wystawiam ocenę 3 za wolność. No i w sumie daje nam to ocenę 19, no to jest bardzo wysoka nota. Myślę, że jest to ocena zasłużona, naprawdę. Powiem tak, jeżeli macie do wyboru, się zastanawiacie, gdzie jechać, czy do Grecji, czy do Włoch, nie? Okej, ja wiem, że Rzym jest, po prostu Rzym jest niesamowity, tak? Rzym to jest coś na skalę światową, tak? Tak, ja wiem, że dużo takich miejsc jest przereklamowanych, gdzieś tam na jakichś folderach reklamowych, nie wiem, nawet taki Paryż. Moim zdaniem, no Paryż jest ładny, ale Paryż jest po prostu przereklamowany, bo on tak go kreują, że to jest takie niesamowite miejsce, ola Boga Świętego. No jest ładnie, ale to naprawdę to nie jest... Trochę jakby jest poniżej moich oczekiwań. Tak, Rzym naprawdę jest, po prostu rzuca na kolana wszystkich i naprawdę jest, uwierzcie mi, jest powyżej oczekiwań. To tak, to zdecydowanie warto, ale jak macie jechać takie, wiecie, nie macie jakichś tam sprecyzowanych celów, czy to tu, czy tam, to naprawdę jedźcie do Grecji, bo Grecja jest niesamowicie piękna i też jest o wiele bardziej przyjazna dla tego turysty. I też ceny są o wiele bardziej przyjemne, także zdecydowanie, naprawdę jedźcie do Grecji, tak? To w ogóle nie ma dyskusji. No, to tyle na dziś, jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, czy byliście już w Grecji, czy chcielibyście pojechać. No i tyle, nie? Następne materiały widzimy się w Bułgarii, także dajcie suba, żeby was ten materiał nie ominął. Także tyle, cześć!